Twoje popołudnie z Radią Zachód. Spędźmy je razem. Spędźmy je razem. Mija kwadrans po godzinie 15. Czas na audycję Filmy Warte Zachodu. Ze studia Radia Zachód przy mikrofonie Krzysztof Filmanowicz. Za nami uroczysta gala rozdania Oscarów. Ale zanim przejdziemy do tegorocznych najważniejszych nagród filmowych, na początek inna ważna uroczystość filmowa, na której aktorzy, reżyserzy i filmy otrzymują niechlubne antynagrody, czyli złote maliny. W tym roku, 11 marca, za najgorszy film uznano produkcję pod tytułem Blondynka o burzliwym, prywatnym życiu Marilyn Monroe, w którą wcieliła się Anna de Arms. Zasłużoną nagrodę najgorszego aktora otrzymał Jared Leto za rolę w filmie Morbius. Z kolei z przyznania nagrody najgorszej tegorocznej aktorki kapituła wycofała się ze względu na pomyłkę przy nominacjach. Najgorsza aktorka drugoplanowa to Adria Archona za rolę w filmie Morbius. Najgorszy drugoplanowy aktor to Tom Hanks za rolę w filmie Elvis. I najgorsza para aktorska to także Tom Hanks i jego obciążona lateksem twarz w filmie Elvis. Tytuł najgorszego reżysera otrzymał duet twórców komedii pod tytułem Miłego Żalu, Sun i Machine Gun Kelly. Najgorszy remake, sequel lub zrzynka to Pinocchio reżysera Roberta Zamekisa. Nagrodę za najgorszy scenariusz otrzymuje wcześniej wspomniany film pod tytułem Blondynka. I na koniec nagroda odkupienia dla aktora Colina Farella za rolę w filmie Duchy i Nisherin, czyli od nominacji dla najgorszego aktora w 2004 roku do bycia faworytem amerykańskiej akademii filmowej w 2023 roku. I to tyle o antynagrodach filmowych Złotych Malinach. Przejdźmy do tegorocznego najważniejszego wydarzenia filmowego. Przypomnijmy, 95. ceremonia wręczenia Oscarów amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej odbyła się w nocy z 12 na 13 marca w Dolby Theatre w Los Angeles. Po raz trzeci poprowadził ją amerykański komik Jimmy Kimmel, który, w nawiązaniu do zeszłego rocznego skandalu, żartował, że jeśli ktoś na gali dopuści się przemocy, ma w kieszeni Oscara za rolę pierwszoplanową. Niewątpliwie było to nawiązanie do zachowania Willa Smitha, który w ubiegłym roku spoliczkował na scenie Chrisa Rocka, który żartował z jego żony, a chwilę później Smith odebrał Oscara za rolę w filmie King Richard. Na szczęście w tym roku gala rozdania Oscarów przebiegła bez awantur. Tak więc przejdźmy do nagród. W tym roku film Wszystko Wszędzie Naraz zdominował wydarzenie, osiągając historyczny sukces. Nominowany tylko w czterech kategoriach otrzymał aż siedem Oscarów. Nagroda główna w kategorii Najlepszy Film: Najlepsza aktorka Michelle Liu, najlepszy aktor drugoplanowy Kei Hui Kwan, najlepsza drugoplanowa aktorka rewelacyjna Jamie Lee Curtis, najlepszy reżyser i najlepszy scenariusz Duet Dan Kwan Daniel Scheinert, i najlepszy montaż Paul Rogers. I tu warto zaznaczyć, iż film Wszystko Wszędzie naraz jako pierwszy w historii wyrał wszystkie statuetki, bez mała w każdej kategorii głównej, za wyjątkiem nominacji dla najlepszego aktora. Tytuł ten otrzymał Brendan Fraser za rolę główną w dramacie Wieloryb. Tu warto zaznaczyć, iż film ten otrzymał także Oscara za najlepszą charakteryzację. Kolejną wyróżnioną produkcją jest dramat wojenny pod tytułem Na Zachodzie bez zmian, który ostatecznie po dziewięciu rekordowych nominacjach wygrywa w czterech kategoriach: najlepsze zdjęcia, najlepsza muzyka, najlepsza scenografia i najlepszy film międzynarodowy. W tej ostatniej kategorii konkurował i wygrał z filmem IO, Jerzego Skolimowskiego. Ale na otarcie łez warto zaznaczyć, iż nasza rodzima produkcja i tak jest niepisanym zwycięzcą, choćby z faktu, i została dostrzeżona przy rozdaniu najważniejszych nagród filmowych. Tak wyglądał główny pojedynek, jednak zaskakuje spora grupa przegranych. Żadnej statuetki nie zdobyli twórcy duchów i Inisherin, Elvisa, Tar, w tym nominowanej Kate Blanchett oraz Fabelmanowie. Z kolei nominowany w pięciu kategoriach wysokobudżetowy Top Gun Maverick, na otarcie Wes otrzymał tylko jednego Oscara za najlepszy dźwięk. I film Avatar Istota Wody, nominowany w trzech kategoriach, bez echa otrzymał nagrodę główną za najlepsze efekty specjalne. Na gali rozdania Oscarów nie obyło się też bez politycznych akcentów. Statuetka w kategorii najlepszy dokument pełnometrażowy trafiła do twórców filmu pod tytułem Nawalny. Na koniec ekipa filmu wygłosiła mocne przemówienie przeciwko rosyjskiemu reżimowi. Na podsumowanie ciekawostki. Michelle Yu jest pierwszą w historii kobietą pochodzenia azjatyckiego, która otrzymała Oscara. Ruth Carter jest pierwszą w historii czarną skórą kobietą, która otrzymała dwa Oscary za najlepsze kostiumy w filmach z serii Czarna Pantera. Zaś Kei Hui Kwan jest drugim azjatyckim aktorem w historii, który otrzymał statuetkę za najlepszego aktora drugoplanowego. Czy zdobyte Oscary są wyznacznikiem dobrego kina? Na to pytanie musicie dziś odpowiedzieć sobie subiektywnie sami. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Krzysztof Filmanowicz. Do usłyszenia i udanego popołudnia.